Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Znaki objawiające moc z wysokości. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 13 stycznia 1988 roku. W interesującej wypowiedzi na temat cudów, jakie uczynił Jezus spełniając swe posłannictwo na ziemi, święty Augustyn interpretuje je jako znaki mocy i zbawczej miłości oraz jako bodźce do wznoszenia się ku Królestwu Niebieskiemu. Cuda, których dokonał Pan nasz Jezus Chrystus. To dzieła Boże, które uczą ducha ludzkiego pojmować Boga poprzez rzeczy widzialne. Ta myśl prowadzi nas do stwierdzenia, że cuda, znaki spełniane przez Jezusa, łączyły się ściśle z wezwaniem do wiary. Cuda te bowiem niejako unaoczniały istnienie porządku ponadnaturalnego, który jest przedmiotem wiary. Temu, kto na nie patrzył, a w szczególności temu, kto ich doznawał ukazywały, że porządek natury nie wyczerpuje całej rzeczywistości. Wszechświat, w którym człowiek żyje, nie zamyka się w obrębie tego tylko porządku, dostępnego zmysłom i samemu rozumowi, uwarunkowanemu poznaniem zmysłowym. Cud jest znakiem, iż porządek ten zostaje przewyższony mocą z wysokości, a więc, że jest tej mocy również poddany. Owa moc z wysokości, to znaczy sam Bóg, jest ponad całym porządkiem natury. Kieruje nim, a równocześnie daje poznać, że poprzez ten porządek i ponad nim przeznaczeniem człowieka jest Królestwo Boże. Cuda Chrystusa są znakami tego Królestwa. Nie są to jednak wydarzenia przeciwne siłom i prawom samej natury. Choć łączą się z jakimś doświadczalnym zawieszeniem tychże sił i praw, nie chodzi jednak o ich unicestwienie. Cuda zapisane w Ewangelii wskazują tylko na istnienie mocy, która przewyższa siły i prawa samej natury, równocześnie jednak działa po linii wymogów tejże natury, choć ponad jej aktualną mocą i wydolnością. Czy to nie odnosi się na przykład do każdego cudownego uzdrowienia? Interwencja Boga, Wyzwala potencjalne siły natury, wykraczające poza granice ich normalnych możliwości. Fakt ten nie wyklucza i nie niweczy porządku przyczynowego, który został przez Boga objawiony stworzeniu, ani nie narusza praw naturalnych, które on ustanowił i wpisał w strukturę stworzenia, ale wywyższa i uszlachetnia niejako zdolność do działania, czy też do poddania się działaniu z zewnątrz. Z czym mamy do czynienia właśnie w przypadku opisanych w Ewangelii uzdrowień? Prawda o stworzeniu jest pierwszą i podstawową prawdą naszej wiary. Nie jest jednakże prawdą ostatnią ani jedyną. Wiara uczy nas, iż dzieło stworzenia zawiera się w obrębie planu i zamierzenia Boga, który sięga dalej niż samo stworzenie. Stworzenie, a w szczególności człowiek powołany do istnienia w świecie widzialnym jest otwarte dla tych odwiecznych przeznaczeń, które objawione zostały do końca w Jezusie Chrystusie. W nim też dzieło stworzenia zostaje dopełnione dziełem zbawienia. Zbawienie zaś to znaczy zarazem nowe stworzenie, co należy zrozumieć jako stworzenie od nowa, stworzenie na miarę pierwotnego zamierzenia Stwórcy, przewrócenie tego, co Bóg ustanowił i co w dziejach człowieka doznało zepsucia przez grzech. Cuda Chrystusa wchodzą w skład planu nowego stworzenia i łączą się z tym właśnie porządkiem zbawienia. Są to znaki zbawcze, które wzywają do nawrócenia i do wiary, a tym samym do odnowienia świata podległego zepsuciu. Nie zatrzymują się one tylko na samym ontologicznym porządku stworzenia, choć jego właśnie dotyczą i w nim działają, ale wkraczają w sferę porządku soteriologicznego. Nowego stworzenia, wobec którego pełnią funkcję współczynników i któremu jako znaki dają świadectwo. Centralnym punktem porządku soteriologicznego jest wcielenie. Także, wszystkie cuda, znaki, o których mówią Ewangelie, znajdują swoją podstawę w rzeczywistości człowieka Boga. Jest to rzeczywistość, tajemnica która obejmuje i przewyższa wszystkie cudowne wydarzenia związane z misją mesjańską Chrystusa. Rzec można, iż wcielenie jest cudem wszystkich cudów, cudem radykalnym i nieprzemijającym nowego porządku stworzenia. Wejście Boga w wymiar stworzenia dokonuje się w rzeczywistości wcielenia w sposób nieporównywalny. I w oczach wiary staje się znakiem zdecydowanie przewyższającym wszystkie cudowne znaki boskiej obecności i działania w świecie. A równocześnie, wszystkie tamte znaki wywodzą się niejako z rzeczywistości wcielenia, naprowadzają człowieka na tę rzeczywistość, świadczą o niej, skłaniają wiernych do tego, by powtarzali za Janem Ewangelistą słowa prologu o wcieleniu. Ujrzeliśmy chwałę Jego. Jako jednorodzonego od ojca, pełnego łaski i prawdy. Jeśli podstawowym znakiem, z którym wiążą się wszystkie znaki świadczące uczniom i ludzkości, iż przyszło Królestwo Boże jest wcielenie, to znakiem ostatecznym i definitywnym, o którym mówi Jezus, nawiązując do proroka Jonasza, albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby. Tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Jest znak zmartwychwstania. Jezus przygotowuje do tego ostatecznego znaku apostołów, ale czyni to stopniowo i ostrożnie, zalecając dyskrecję przed czasem. Widać to zwłaszcza po przemienieniu na górze. Gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Nasuwa się tu pytanie o przyczynę owej ostrożności. Otóż Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z komplikacji, jakie mogłyby wyniknąć, gdyby apostołowie i inni uczniowie zaczęli dyskutować nad sprawą zmartwychwstania, którego wtedy jeszcze nie mogli zrozumieć, gdyż nie byli do tego dostatecznie przygotowani. Świadczy o tym komentarz samego Ewangelisty, do słów Jezusa. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Można też powiedzieć, że powstanie z martwych, choć wielokrotnie wspominane i zapowiadane, było szczytowym punktem owej tajemnicy mesjańskiej, którą Jezus pragnął zachować przez cały okres swojego życia i posłannictwa aż do chwili ostatecznego spełnienia i objawienia, w którym był właśnie cud przewyższający wszystkie cuda czyli zmartwychwstanie, będące według świętego Pawła podstawą naszej wiary. Po zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego, cuda, znaki, jakich dopełnił Chrystus, znajdują niejako swój ciąg dalszy w działalności apostołów, a potem w działalności świętych i w dziejach Kościoła z pokolenia na pokolenie. Czytamy w dziejach apostolskich o licznych cudach spełnianych w imię Jezusa Chrystusa w związku z działalnością Piotra, Szczepana, Pawła, Żywoty Świętych, dzieje Kościoła, a przede wszystkim procesy kanonizacyjne sług bożych, stanowią dokumentację, która po poddaniu jej bardzo surowej analizie ze strony krytyki historycznej i nauk medycznych. Potwierdza istnienie mocy z wysokości, która przewyższa cały porządek natury i działa w nim. Wszystkie te cudowne znaki z czasów apostolskich i późniejszych ukazują przeznaczenie i powołanie człowieka do Królestwa Bożego. W ten sposób poprzez te znaki potwierdza się w różnych czasach i okolicznościach prawda Ewangelii, a równocześnie zbawcza władza Chrystusa, który nie ustaje wzywać ludzi na drogę wiary. Ta zbawcza władza Boga człowieka objawia się również wówczas, gdy cuda, znaki dokonują się za wstawienictwem ludzi świętych lub świątobliwych, podobnie jak pierwszy znak w kani galilejskiej dokonał się za wstawienictwem Matki Chrystusa. Nawiązujemy do ostatniego cyklu kateches poświęconych tematowi cuda, czyli znaki, które spełniał Jezus Chrystus w swoim posłannictwie mesjańskim. Są to znaki mocy Bożej, są to znaki zbawczej miłości Boga. Wszystkie one, jak pięknie wyraził się święty Augustyn, mają nasz umysł, nasze ludzkie poznanie, od rzeczy widzialnych, podpadających pod zmysły, dostępnych dla rozumu ludzkiego, skierować do Boga, do rzeczywistości niewidzialnej, do Królestwa Bożego. Taka jest celowość ostateczna. Wszystkich cudów Chrystusa mają nas one do tego Bożego Królestwa prowadzić, ukazać nam, że to jest ostateczny cel naszej ziemskiej egzystencji. Cuda nie pozostają w sprzeczności z porządkiem natury, ukazują tylko, że cały ten porządek natury, wszystkie siły, jakimi dysponują stworzenia, są podporządkowane komuś większemu od natury, kto jest ich Stwórcą. Nie działa on przeciwko tym siłom, ale działa w nich i także według ich dyspozycji, jednakże w sposób nadzwyczajny, poza zwyczajnym biegiem praw fizycznych, praw natury. Kończąc te rozważania, musimy stale mieć przed oczyma, że początkiem wszystkich cudów, wszystkich znaków Bożych, poprzez które Bóg daje poznać, że wkracza w dzieje człowieka, że zaczęło się Królestwo Boże w tym świecie. Jest wcielenie syna Bożego, jest Bóg-Człowiek. Temat nade wszystko tych wielkich świąt i początku roku, który mamy już za sobą. To wydarzenie, ta tajemnica, jest źródłem, z którego płyną wszystkie inne znaki Chrystusa, i wszystkie służą potwierdzeniu niejako tego pierwszego znaku tajemnicy wcielenia. Największym zaś z tych wszystkich znaków, który służy potwierdzeniu prawdy, iż przyszło do nas Królestwo Boże. Jest zmartwychwstanie Chrystusa. Na tym też ostatecznym znaku opiera się wiara apostołów, wiara Kościoła i nasza wiara. Również przez wszystkie stulecia i pokolenia powtarzają się w Kościele te znaki i cuda mocy Bożej. Wszystkie płyną z tego samego źródła i wszystkie mają ten sam cel: mają pobudzić nas do wiary, że cel naszego życia jest większy aniżeli Ziemia i doczesność. Jest nim Królestwo Boże. Życzę wszystkim na początku nowego roku błogosławieństwa i łaski Chrystusa, Pana naszego i zbawiciela. Chi ha volontà sua si in cielo ed in terra. Pane nostro quotidiano ci danno bisogno e dimmi che la vita nostra si cura nei no nostro vittimi e nei nostri